Witajcie. Normalnie podcastu dzisiaj by nie było, bo jak słyszycie po moim głosie, jestem niestety chory. Ale zdarzyło się w NBA dosyć dużo, mianowicie Kawhi Leonard w końcu zmienia drużynę, w związku z czym pora na 34. odcinek Zerechtyne Solo. I dzisiaj tak naprawdę tylko jeden temat, czyli ta wymiana pomiędzy Toronto Raptors a San Antonio Spurs. Zacznijmy może od jej szczegółów. Do Toronto trafiają Kawhi Leonard, a także Danny Green. Natomiast do San Antonio DeMar DeRozan, Jakob Poeltl, a także pik w pierwszej rundzie draftu 2019 roku, zastrzeżony od 1 do 20 miejsca. Jeżeli pik ten nie pójdzie do San Antonio w najbliższym roku, to zostanie później zamieniony na dwa piki w kolejnych dwóch rundach, w kolejnych 2 latach w drugiej rundzie draftu. Więc tak to wygląda od strony czysto formalnej. Ogólnie dzisiaj od jakiejś 8, 9 rano polskiego czasu zaczęła się jatka cała na Twitterze, relacja na żywo. Wreszcie pierwszy raz to my byliśmy po tej dobrej stronie czasu, a Amerykanie musieli budzić się. I tak naprawdę zachodnie wybrzeże to może jeszcze w tej chwili się nie obudziło, bo tam jest chyba 9 godzin w tył, więc taki Oakland jest 6 rano i kto wie, może taki Stephen Curry czy Kevin Durant, jeśli się jeszcze siedzą tam i dzisiaj postanowili sobie dłużej pospać, to nie wiedzą jeszcze o tym, że odpadł im z rywalizacji w konferencji Kawhi Leonard, a przyszedł DeMar DeRozan. Także pod tym kątem możemy czuć się dzisiaj wyróżnieni. Oczywiście całą wymianę pilotował na bieżąco Adrian Wojnarowski, który nam przynosił wszelkie informacje. No ale teraz idąc dalej, bo wymiana sama wymianą, jakie to przynosi konsekwencje? Przede wszystkim Toronto Raptors wcale nie zyskują dużo większego pola manewru. Oczywiście chcą powtórzyć scenariusz, jaki napisali Oklahoma City Thunder z Paulem Georgem, biorąc go na ostatnim roku kontraktu z potencjalnym odejściem, ale chcieli go przekonać do tego, że warto będzie u nich zostać i oni chcą zrobić podobny ruch z Kawhiem Leonardem. Problem polega na tym, że sam Leonard nie wiadomo, czy chce grać w tej drużynie, bo prawda jest taka, że od momentu, kiedy przestał grać San Antonio Spurs, przestał udzielać jakichkolwiek wywiadów, także wiemy na temat jego preferencji tylko i wyłącznie to, czego domyślają się media w Stanach i próbują nam raportować. Jest to bardzo niewygodna sytuacja dla Raptors na pewno, bo mają tak czy siak dosyć mocno zawalone salary cap, o czym mówiłem w jednym z poprzednich podcastów. I tutaj, gdyby Leonard zdecydował się po tym roku odejść z Toronto, to Toronto zostają z drużyną tak naprawdę poprzedni sezon minus DeMar DeRozan i Jakob Poeltl. Bo Danny Green przychodzi na także rocznym kontrakcie 10 milionów dolarów, po czym zostaje niezastrzeżonym wolnym agentem. I trudno mi sobie wyobrażać, żeby Green został w tej drużynie. Nie zdziwiłbym się, gdyby Raptors chcieli go przehandlować już teraz albo najzwyczajniej w świecie zwolnić, bo na jego pozycji mają do grania OG'ego Anunobi, mają Normana Powella, co prawda po gorszym sezonie, ale zawsze jest CJ Miles także. Więc tutaj Danny Green wydaje mi się będzie dobrym kąskiem do oddania przy okazji lutowego trade deadline, żeby trochę przeoszczędzić pieniędzy i zapłacić trochę mniej podatku w lato przyszłego roku. I to wydaje mi się, że to będzie klucz do jakichkolwiek oszczędności po stronie Raptors, bo oni w piątce swojej mają kupę pieniędzy zainwestowanych i teraz Kawhi Leonard co prawda przynosi mniejszą kasę niż DeRozan, bo tylko 21 miliona dolarów. Ma oczywiście opcję w kontrakcie na przyszły sezon, z której zapewne zrezygnuje, bo może już walczyć o swój kolejny kontrakt i tutaj to jest to miejsce, w którym Raptors mają przewagę nad jakąkolwiek inną drużyną w NBA. Bowiem jeżeli Leonard zostanie do końca sezonu w Raptors, to drużyna z Toronto może zaproponować mu 5-letni kontrakt za około 190 milionów dolarów. Gdyby jednak zrezygnował z opcji i postanowił przenieść się do innej drużyny, to od niej może dostać 141 milionów płatne w 4 lata, czyli rok krócej i łącznie 49 milionów dolarów mniej. To są konkretne pieniądze, bardzo duże. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby Leonard tak łatwo chciał się ich zrzec. Więc tu jakąś szansę dla Toronto widzę. Problem polega na tym, że oczywiście Raptors nie są drużyną wymarzoną. Tak mi się przynajmniej wydaje dla Leonarda, bo przecież od początku mówiło się o tym, że on chciałby pójść do Lakers. No ale trafił tu, gdzie trafił. No, jako zawodnik będący pod kontraktem i nie mający klauzuli, która pozwoliłaby mu zawetować wymianę, trafił tam, gdzie dogadał się jego obecny zespół, czyli trafia do Raptors. Zobaczymy, co z tego będzie, bo Raptors naprawdę dużo ryzykują.
I takie kontrakty, tego typu wymiany w poprzednich latach różnie się kończyły, bo chociażby Sacramento Kings oddali DeMarcusa Cousinsa do Pelicans i Pelicans już nie mają Cousinsa i nic w zamian nie dostali. Z kolei Paul George to jest jeden pozytywny przypadek, jeśli chodzi o Oklahoma City Thunder. Dalej kolejny przypadek to Isaiah Thomas, który po fantastycznym sezonie w ostatni rok kontraktu poszedł do Cleveland, no ale tam wiemy, że też się nic nie udało. No i zobaczymy, jak będzie w przypadku Lenarda. A jeśli chodzi o to, jak będzie grać drużyna, to dla mnie jest to całkowita zagadka, bo przede wszystkim jest zupełnie nowy trener, więc poniekąd pewne rzeczy będą powtórzone z poprzednich rozgrywek, ale zobaczymy, jak będzie chciał wpleść w swoją grę Kawhia Leonarda. Oczywiście Leonard w porównaniu 1 do 1 z DeMarem DeRozanem, zdrowy Kawhi Leonard, jest zawodnikiem lepszym, zawodnikiem, który daje dużo więcej zarówno w ataku, jak i w obronie. Nie jest zawodnikiem tak jednowymiarowym i wydaje się, że nie jest też zawodnikiem aż tak łatwym do przewidzenia, łatwym do przeczytania i łatwym do upilnowania, jak był DeRozan. Oczywiście jest ogromny znak zapytania odnośnie jego zdrowia, odnośnie tego, co tak naprawdę mu było. No i być może Raptors w jakiś sposób dotarli do tych raportów i dzięki temu się zdecydowali na ten ruch. Oczywiście Masai Ujiri gra bardzo ostro, gra bardzo, tak naprawdę prawie że wabank wchodzi w tą wymianę. No bo lada chwilę może się okazać, że w lato przyszłego roku nie będzie miał piku w najbliższym drafcie, nie będzie miał swojego najlepszego strzelca i nie będzie miał obiecującego rezerwowego, jakim był jako Peltl. Więc tutaj z Raptors, no tak jak powiedziałem, wchodzą full in i zobaczymy, co im to da. Jeśli chodzi o Spurs wydaje się, że wyciągnęli maksimum, jakie mogli, bo z żadnej innej drużyny, jak były rozmowy, nie było mowy o graczu kalibru DeMara DeRozana. I mam wrażenie, że Spurs poszli w tą umowę z tego względu, że mają już na 2 lata w przód LaMarcusa Aldridge'a, mają Pau Gasola. Nie wiadomo do końca, ile jeszcze popracuje Greg Popowicz, ale nie zdziwiłbym się, gdyby to była podobna ilość lat. I być może dlatego właśnie poszli w DeRozana, który też już jest zawodnikiem doświadczonym, zawodnikiem, który chyba już oscyluje wokół 30 lat. Pozwólcie, że sprawdzę szybko, ile dokładnie DeMar DeRozan ma lat. Dokładnie, 29 skończy w sierpniu, więc zanim wypełni kontrakt, już będzie po 30. I chociażby z tego powodu wydaje mi się, że Spurs poszli w tu i teraz, niż w budowanie na przyszłość, a też na przyszłość coś zyskali, no bo mają Jakoba Peltla, który będzie zmiennikiem na pozycji środkowego, który pokazał się zresztą z bardzo dobrej strony w ostatnich rozgrywkach, i mają też pik w drafcie, który do nich trafi, jeżeli Raptors będą w czołowej dziesiątce całej ligi w najbliższym sezonie, więc jest na to spora szansa. Jeżeli Leonard będzie grał, jeśli będzie zdrowy, to myślę, że Raptors mogą powalczyć o pierwszą trójkę wschodu, a co za tym idzie, pierwszą dziesiątkę całej ligi, jeśli chodzi o bilans. Wtedy automatycznie pik w 2019 roku trafia do Spurs, a że oni potrafią te piki przemieniać w zawodników bardzo dobrych, to już wiemy od lat. Także DeRozan przychodzi, jego kontrakt pełny jest do 2019-20, później ma opcję zawodnika, którą ciekawy jestem, czy podejmie, czy też nie, bo to będzie opcja warta ponad 27 milionów dolarów, więc to wszystko zależy od tego, jak będzie grał, myślę, przez najbliższe 2 sezony, bo jeśli zanotuje jakiś zjazd, to wtedy raczej weźmie tą opcję, bo to będzie kazus trochę podobny do Carmelo Antonego, a jeżeli będzie grał nadal na takim samym poziomie, to będzie chciał powalczyć o kolejny maksymalny kontrakt i wtedy to będą naprawdę duże pieniądze. Z kolei jako Pelt to w tej chwili 2,9 miliona dolarów, potem opcję drużyny na czwarty jego sezon w NBA, więc tutaj Spurs są bardzo, bardzo spokojni o to i mogą sobie zapewnić jakąś tam przyszłość. Jeśli miałbym zdecydować, kto wygrał tą wymianę, to wydaje mi się, że na dzisiaj Spurs, ale za rok, jeśli się okaże, że Raptors przedłużą kontrakt z Kawhiem Leonardem i zostanie on w tej drużynie dalej, to wtedy powiem, że Raptors. Tak analogicznie do tego, co się stało pomiędzy Thunder i Pacers, że jeszcze w połowie maja, po tym jak już Pacers i Thunder odpadli z playoffów, to wydawało nam się wszystkim, że to Pacers wygrali tą wymianę, no bo mieli Victora Oladipo, a nie wiadomo, czy w Thunder miał zostać Paul George. Mówiło się przecież o jego odejściu do Lakers. Ostatecznie George został. Także Thunder są też, na pewno nie są wielkimi przegranymi tamtej wymiany. A jak tutaj będzie, tak jak mówię, na dzisiaj Spurs docelowo. Życzę tego pozytywnego scenariusza dla Raptors, żeby to oni za rok byli zwycięzcą tej wymiany.
Tyle na dzisiaj. Tracę dalej głos. Do usłyszenia.